Cześć, witajcie w szybkim przeglądzie suplementów firmy Amix Nutrition. Dzisiaj zaprezentuję Wam świetne batoniki białkowe. Cóż, chyba każdy na świecie lubi słodycze, zwłaszcza pyszne batoniki. Jednak zdrowy styl życia i restrykcyjna dieta wykluczają tego typu przekąski z codziennego jadłospisu. Okazuje się jednak, że wcale nie jest to zabieg konieczny. Amix Nutrition oferuje batony białkowe niemal o zerowej zawartości cukru. Zero Hero to produkt o wyśmienitym smaku i konsystencji. Zdecydowanie wyróżnia się na tle swojej konkurencji, a jego smak nie odbiega od tradycyjnych pełnych cukru i tłuszczu sklepowych batonów. Zero Hero cechuje zerowa zawartość cukru. Nawet czekolada wykorzystana do produkcji batonów nie zawiera zbędnych węglowodanów. No i przede wszystkim każdy baton dostarczy Ci ponad 20 gram pełnowartościowego białka najwyższej jakości. Wszystko to dostępne w 6 różnych wariantach smakowych, które zadowolą nawet najbardziej wymagające podniebienia. Zero Hero zawiera doskonałej jakości białko i tego nie możemy podważyć. Jednak to nie wszystko, co wyróżnia te batony na tle innych podobnych produktów. Do produkcji batonów zastosowano specjalną gorzką czekoladę o obniżonej zawartości węglowodanów. Dzięki temu każdy z batonów dostarczy około 1 g cukru, będąc jednocześnie doskonałym źródłem błonnika. Poza doskonałym smakiem oraz zastosowanym w nich białkiem, batony Amix zawierają aromaty naturalnego pochodzenia. Zależnie od smaku możesz trafić na masło orzechowe z kawałkami orzechów, migdały, wiórki kokosowe czy kawałki owoców. Doskonały skład połączony z pysznym smakiem i świetnymi wartościami odżywczymi czyni z Zero Hero jeden z najlepszych batonów białkowych. Głównym składnikiem batona białkowego zawsze będzie źródło protein, które pełnią szereg ważnych funkcji w organizmie człowieka. Jedną z nich jest funkcja budulcowa. Odpowiednia ilość pełnowartościowego białka jest niezbędna do nasilenia procesów anabolicznych i budowania oraz utrzymania masy mięśniowej. Pełnowartościowe białko powinno zawierać cały komplet aminokwasów białkowych, które możemy podzielić na endogenne i egzogenne. Te pierwsze mogą być naturalnie wytwarzane przez organizm, zaś te drugie, zwane także aminokwasami niezbędnymi, muszą być dostarczone ze źródła zewnętrznego.